Musimy pamiętać, że mniej więcej od ćwierć wiecza, wszystkie produkty żywnościowe mają tylko nazwy starych produktów. Natomiast absolutnie to jest zupełnie inny skład chemiczny. Jakie są tego skutki? No bardzo proste. Mleko według definicji jest to produkt od krowy, który nie ulegnie podgrzaniu powyżej 40 stopni. Natomiast to wszystko, co się sprzedaje, to nie ma nic wspólnego z mlekiem. Po pierwsze, jest pasteryzacja tylko i wyłącznie z powodów ekonomicznych, nie ma żadnego uzasadnienia biologicznego, ale powoduje wzrost ceny mleka. Nie mówiąc o tym, że to wszystko co w kartonikach sprzedają nie ma nic wspólnego z mlekiem. Najpierw mleko od krowy ulega suszeniu, powstaje proszek, bo to łatwiej przechować, a potem się to rozcieńcza 1 do 10 i sprzedaje jako mleko. Podgrzewanie jako forma dezynfekcji Niszczy wszystkie składniki, praktycznie. U nas wciąż obowiązuje teoria pastera, czyli chemika, nie lekarza, nie biologa, który w 1870 latach opracował teorię bakterii, czyli że chorobę wywołuje jakiś drobnoustrój, który normalnie nie było i dlatego człowiek jest nieodporny i choruje. Oczywiście to było bardzo dobre, jak się pracowało na wodzie, a Pasteur pracował na wodzie, bo produkował, znaczy badał tylko i wyłącznie wino, czyli produkt wody. Natomiast nie ma to zupełnie zastosowania do roztworów organicznych, typu białko. W tym samym czasie żył lekarz nazwiskiem Bichamp, Francuz także, który twierdził, że środo, człowiek niczym, środowisko wszystkim. Czyli innymi słowy,. Od środowiska zależy, czy my chomrujemy, czy nie. Nas uczą, że w przewodzie pokarmowym jemy coś tam i tak dalej, musimy jeść białko, tłuszcze, czy, czy jakieś inne tam produkty. To jest y, tylko połowiczna prawda. Generalnie to jedzą nasze bakterie. W przewodzie pokarmowym mamy około 1,5 kg bakterii, i one muszą najpierw ten kotlet apetycznie wyglądający rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli na minokwasy, i dopiero to zaczyna wchodzić do organizmu. Problem polega na tym, że po pierwsze. W naszym organizmie zawsze je, mamy no, jakiś tam procent bakterii tzw. Tak chorobotwórczych. Można to porównać do poletka. Jeżeli na poletku mamy truskawki i oczyszczamy to poletko z chwastów systematycznie, to truskawki pięknie się rozwijają i mamy duże owoce. Natomiast jeżeli zaniedbamy obchakiwania tych krzaczków, to chwasty momentalnie całe pole zaduszą. I tak samo jest w, w przewodzie pokarmowym. Bakterie dobre, jeżeli ich jest więcej niż 95%, to jest wszystko w porządku. No ale tak, my jesteśmy na tyle na takimi idiotami, że kupujemy żywność przetworzoną, która zawiera która się nie psuje przez okres miesiąca, dwóch, trzech czyli zawiera jakieś środki konserwujące, czyli niszczące bakterie. Oczywiście, jak my zjemy, to te same środki niszczą nasze bakterie. Najpierw te dobre, bo zawsze dobro pierwsze umiera. Jak niszczą te dobre, to te złe bakterie mają więcej miejsca do rozplemienia i zaczyna się stan zapalny. Jak się zaczyna stan zapalny, to do krwiobiegu dostają się nie tylko to, co powinno, ale wszystko inne, czyli wszystkie trucizny. Oczywiście idzie to przez wątrobę i wątroba ma możliwości zwalczania, albo też nie ma, w zależności od tego jak silne są te trucizny i w jakiej ilości i jak w długim czasie. Cały system ochrony zdrowia jest oparty na wiedzy XIX-wiecznej. To znaczy, mamy na przykład najwyższe dopuszczalne stężenie jakiejś toksyny, 30-minutowe stężenie i tak dalej. Ale nie mamy czasu. A zatrucie człowieka polega nie tylko na jakości danej toksyny, ale na czasie jej przyjmowania. Jeżeli małe dziecko, podam taki prosty przykład. Formaldehyd jest toksyną. Z związkiem stosowanym do konserwacji zwłok. Żeby nasze mydła czy mm, szampony nie ulegały zepsuciu, a one podobno zawierają jakąś odżywkę, czyli coś co bakterie może rozwalić, dodaje się y, formaldehyd. Norma, którą wymyślili sobie za biurkiem jacyś urzędnicy, wynosi 50 mg dla e, szamponów dla dzieci i 500 mg na litr dla szamponów dorosłych. A proszę mi pokazać jeden szampon, który jest napis "zabronione dla dzieci. I to najlepiej świadczy, jak jest żywnością, czy wszystkim innym. Urzędnicy sobie opracowali standardowy model człowieka, 70-80 kg, i normę dostosowali do tego, że tak powiem, worka komórek. Natomiast prawda jest taka, że to samą, ten sam produkt, to samo pożywienie otrzymują dzieci. Nie ma możliwości rozdzielenia. W związku z tym czas działania tej toksyny wynosi nie 30 sekund, czy 30 minut, czy 30 godzin, tylko 20 lat. Jeżeli przyjmiemy za prawdę, a na razie nikt tego nie zmienił, że każda dziewczynka ma cały komplet jajników, jajeczek w jajnikach, od samego początku, to jeżeli przez 20 lat do pierwszej ciąży będziemy je truli, na przykład rtęcią czy aluminium, no to wiadomo, że one nie będą pracowały prawidłowo i będą skutki uboczne. Skąd to wiemy, a możemy to sprawdzić? Biskupi Kenisy chyba pół roku temu przebadali szczepionki przeciwko DiperT i okazało się, że zawierają one antyciała HCG, te, które powodują tak zwaną yy, naturalne poronienia, naturalną aborcję. Czyli innymi słowy, małemu, małej dziewczynce wszykuje się przy każdej okazji taką, taki środek. Ta ilość przeciwciał wzrasta, bo przecież przy każdym skaleczeniu od razu chce się podawać dodatkowe zastrzyki przeciwko tężcowi. Efektem występują poronienia. O ile w latach 70. mniej więcej na 5 ciąż było jedno poronienie, to teraz jest dokładnie odwrotnie. Jest 5-6 poronień na jedną ciążę, która jest donoszona. A wynikiem jest właśnie ciągłe podawanie rozmaitych środków toksycznych, bo one się kumulują. Kumulują się głównie w tych narządach, które mają zwiększony metabolizm, czyli szybsze są. A jaj, 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 jajeczka u kobiet mniej więcej co 30 dni y, odnawiają się. Znaczy nie odnawiają, tylko wydzielają, wydalają. Y, dotyczy to wszystkich innych czynników. Jak to jest możliwe, że ilość na przykład rtęci zawartej w szczepionce przeciwko y, grypie, jest 25 tysięcy razy większa niż dopuszczalna norma dla zawartości rtęci w wodzie. A to się podaje. Mało tego, naturalny system obronny wytworzony przez organizmy to jest skóra, y, tkanka podskórna, układ oddechowy, układ pokarmowy, a dopiero potem krew i pozostałe narządy. Y, w praktyce widzimy to w ten sposób, że np. przykład 75% przeciwciał odpornościowych znajduje się w przewodzie pokarmowym, no bo wiadomo, że człowiek wszystko je i, i tam muszą być umieszczone te przeciwciała. Natomiast jak my podajemy jakikolwiek zastrzyk, to bezpośrednio do krwi, omijając cały system odpornościowy. Dotyczy to, to tak samo układu oddechowego. Yy, możemy to bardzo łatwo sprawdzić w praktyce. Yy. Są tereny, gdzie jest duże zapylenie spowodowane na przykład tak jak w Gdańsku zakładami nawozu fosforowych które znajdują się w centrum miasta i stężenie fluoru wzrasta tam o tyś, w niektórych dniach o 1000% powyżej dopuszczalnej normy. No i nie ogłasza się żadnego alarmu, bo lokalny sanepid produkuje zestawienie w okresach rocznych. Czyli uśrednia do 365 dni. To jest oczywistą bzdurą. Możemy to łatwo sprawdzić także w badaniach toksykologicznych. Robiliśmy takie badania dzieci w województwie gdańskim, ponad 2000 dzieci i okazało się, że te, które mieszkają w pobliżu tych, tego ośrodka, gdzie jest, w powietrzu znajduje się duże stężenie, duża koncentracja fluoru, mają o wiele większe stężenie fluoru w moczu, aniżeli dzieci, które mieszkają dalej. Mało tego, te dzieci miały większe stężenie fluoru niż pracownicy zawodowo zatrudnieni w zakładach pracujących 8 godzin. A dzieciaki były tam przez 24 godziny, bo nie miały miejsca usunięcia się. Czyli innymi słowy. Jesteśmy tak edukowani, czyli całe to tak zwane powszechne nauczanie nie jest podnoszenie świadomości i dotarcie do wiedzy tylko taką indoktrynacją, żebyśmy wykonywali pewne działania tak jak w instrukcji napisano. W związku z tym wszyscy wiemy, że mogą być toksyny, ale nie kojarzymy tego z tym, co my sami robimy. Bo jeżeli przyjęliśmy, że to bakterie w naszym przewodzie pokarmowym rozkładają ten produkt, a jednocześnie kupując przetworzone batoniki czy jakieś inne y, produkty żywnościowe, które mają zawartość y, środków antyseptycznych niszczymy te bakterie. Jeżeli wiadomo do lat 80 było, że tylko mleko było substancją odtruwającą i to było powszechnie stosowane i nie było żadnych problemów, to jaki był sens za wyjątkiem ekonomicznego podniesienia ceny produktu robienia tego mleka UHT czy jakichś innych podobnych produktów. A w tej chwili są, jest cała masa prac naukowych, która stara się udowodnić, że mleko jest toksyczne, ale nie podaje w jaki sposób spożywano to mleko i gdzie. Jeżeli od 20 lat nie mamy mleka, tylko mamy produkt mleko zastępczy, to jak można pisać pracę naukową na temat działalności mleka? To jest sprzeczne w logice, w samej definicji. Co nie przeszkadza, że są tacy pseudonaukowcy, którzy cały czas to opisują i tylko takie prace się znajdują w czasopismach medycznych, bo trzeba podkreślić, że od 20 lat nie mamy czasopis polskich. Medycznych, ani zresztą żadnych naukowych. Nasz dziennik oficjalnie podał, że 99% czasopism, mass mediów na, w Polsce to są czasopisma niemieckie, a biorąc pod uwagę wypowiedź generała y, Bundu z 2009 roku, to wszystkie niemieckie są pod kontrolą amerykańską. A wiadomo, że amerykański to jest tylko sprzedaż. Żadnej y, nauki humanistycznej tam się nie rozwinęły w ciągu ostatnich 200 lat istnienia tego państwa. Czyli innymi słowy, Liczy się doraźny zysk, i dlatego są produkowane wszystkie produkty spożywcze, żywnościowe, wysoko przetworzone, właśnie na bazie chemicznej. No na przykład, większość serów w cenie do 20-30 zł nie jest serem na podpuszce produkowanej, tylko utwardzany olej. No i teraz jaki olej? Rafinowany, techniczny, czy jakiś inny? Nie wiem. Technologia jest zawsze podobno tajemnicą i nie wolno tego produkować. Proszę zauważyć, że kiedyś był sanepid który kontrolował rozmaitego rodzaju środki produkcji żywnościowej. Natomiast obecnie wszystkie, mimo że to jest nadal instytucja państwowa, wszystkie raporty są tajne. Jakieś 3-4 lata temu SanEPI dokonał kontroli zakładów radiologicznych wykonujących i Okazało się, że ponad 70% miało sprzęt złej jakości, czyli właściwie zamiast diagnozować, powodowało powstawanie raka. I co? I nadal nie podano do wiadomości publicznej tych nazwy zakładów tych placówek, bo to tajemnica handlowa. Jaka handlowa, kiedy Sanepid żyje opłacany ze składek podatników, czyli nas wszystkich. A w tej chwili od 1991 roku tak naprawdę Sanepid zajmuje się sprzedażą szczepionek, a nie kontrolą y, magazynów. Nie ma żadnego raportu w internecie, ani w prasie y, kontroli np. McDonalda produktów, czy jakiegoś innego y, dużego przedsiębiorcy. A mówię, teoretycznie on jest nadal instytucją państwową, opłacaną z pieniędzy podatnika, czyli powinien wszystko robić na rzecz podatnika, a nie jakiegoś koncernu. Są tylko w sumie dwa źródła dostawania się toksyn do organizmu: albo pożywienie, albo układ oddechowy. Z tym, że układ oddechowy jest o wiele łatwiejszy do przeniknięcia dla toksyn, dlatego że pęcherzyki płucne to jest cieniutka błona. Po jednej stronie znajduje się powietrze, po drugiej stronie krew bezpośrednio. Czyli łatwo na skutek zwykłej dyfuzji przechodzić toksynom do środka. Przewód pokarmowy naprawdę jest doskonale zabezpieczony, i musi być dłuższy czas działania tych toksyn i wyższe stężenia, żeby był jakiś efekt negatywny. Natomiast proszę wziąć to znowuż odwrotnie. Mamy tak zwany szlak cholesterolowy. Gdzie z cholesterolu produkuje się i hormony płciowe, i witaminę D, i koenzym Q, który jest odpowiedzialny za detoksykację. No tak, ale chyba 10 lat temu wymyślono takie leki, statyny, które obniżają poziom cholesterolu. To tak, jakby ktoś chciał budować dom i jednocześnie obniżył koncentrację cementu w zaprawie. No bo po co tyle wydawać, to jest drogie, to lepiej ten cement sobie tam gdzieś na boku puścić. Efekt tego jest taki, że się zacznie sypać to wszystko. Problem polega na tym, że my nie wiemy, nie mamy miar, żeby uznać, co się zacznie pierwsze sypać. Konkretny przykład. Witamina D w Polsce jest nazywana witaminą, na całym świecie jest nazywana hormonem, bo około 3000 genów porusza. Jeżeli 3000 genów jest uruchomianych przez jeden czynnik, to brak tego czynnika powoduje jakieś zmiany, ale my nie wiemy, w który z genów zostaną pierwsze uszkodzone, czy zahamowane. Jaki jest efekt? No taki, że na przykład udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że niektóre rodzaje raka piersi u kobiet można leczyć odpowiednim poziomem witaminy D. Co to znaczy odpowiedni poziom? Musi być minimum 50 do 70 nanogramów witaminy D. Badanie należy wykonać badając 25 OHD. Nie 1,25, tylko 25 OHD, który jest bardziej stabilny, łatwiejszy do porównania. Z mojego doświadczenia, większość osób, która przychodzi z nowotworami, ma poziom witaminy D poniżej 10. Ci, którzy mają poniżej 20, to mają przeważnie cukrzycę. Ci, którzy mają poniżej 30, mają choroby serca. I to jest dość jasno zauważalne, że jak przyjdzie pacjent z jakąś tam niewydolnością krążenia, to na pewno witamina D ma poniżej. Tych 30 nanogramów. Praktycznie pojedyncze przypadki zdarzają się, że witamina D jest w prawidłowym poziomie, czyli 60 nanogramów. Normy podawane w Polsce to są normy ahistoryczne właściwie, bo to, to wymyślone nie wiadomo przez kogo. I co ciekawsze, u nas większość tak zwanych rządowych ekspertów powoduje się na jakieś ustalenia organów administracyjnych. Na jakiej podstawie. Przecież wiadomo, że każda decyzja administracyjna to jest, czas jej życia to jest tak długo, jak żyje dana grupa y, lobbystów. Jeżeli grupa się zmienia, to się zmienia norma i to możemy zauważyć bardzo często, zaczynając od zwykłego Ceresu, który nam sprzedawano w latach gomułki jako najlepszy środek y, zamiast masła, bo nie powoduje zmian chorobowych, który szybko wycofano, jak przyszedł Gierek, bo się okazało, że był rakotwórczy. I, I nie przeszkadza to, że ten sam Instytut Żywności wciąż go... Reklamuje i sprzedaje. Tak samo z marganyrami, które właściwie nie powinny być sprzedaży. Poza tym jest zupełnie co innego: sprzedawane masło, a masło rzeczywiście od krowy, dlatego, że to łatwo sprawdzić. Normalne masło położone na parapecie na słońcu w ciągu dwóch dni jełczeje, pokrywa się żółtym takim nalotem. Natomiast to kupne, nawet najlepsze za 10 zł, kostkę. W, Samoobsługowego sklepu, to po miesiącu jeszcze nie ma z, z żadnego śladu je uczenia. To świadczy, że tam są jakieś inne dodatki, które zmieniają w ogóle charakter tego produktu. Wracając do witaminy D. Wiadomo to od lat, chyba 40, że powyżej 38 równoleżnika operacja słoneczna jest za krótka, żeby ilość witaminy D wytworzona. W skórze człowieka była wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania. Poza tym nasi politycy nas uszczęśliwili w ten sposób. Że od 8 rana do godziny 16 musimy siedzieć w zamkniętym pomieszczeniu, a wiadomo, że y, operacja słoneczna jest tylko między godziną 11 a godziną 13 wystarczająco silna, żeby promienie ultrafioletowe przechodziły przez atmosferę w ten sposób, żeby jeszcze miały tą energię, żeby wytworzyć u nas witaminę D. Y, natomiast od 1991 roku mamy cały czas słyszymy te głupoty, że się nie wolno opalać, bo powstanie rak. Jest to wierutna bzdura. Y, Słońce może wywołać tylko raka kolczysto-komórkowego, czyli skóry, który jest zupełnie niegroźnym problemem. Yy, można to w sposób no, dosłownie 15-minutowy wyciąć i nie ma sprawy. Czerniak nie powstaje wcale pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. To jest wymysł gazetowy. Yy, możemy to sprawdzić w dwojaki sposób. Albo doświadczalnie, bardzo łatwo, albo też yy, badając epidemiologię. Otóż na czerniaka chorują głównie tak zwane wolne zawody, czyli ludzie, którzy mają duże pieniądze, a mają wiedzę. Yy, adwokaci, aktorzy, yy, jacyś tam ludzie związani z biznesem, yy, bo oni używają największą ilość kosmetyków. Natomiast brukarze, rolnicy stosunkowo rzadko zapadają na czerniaka. Więc, I to jest udowodnione tak samo, jak nie chorują piali w Meksyku. A, czy na równiku, gdzie jest dużo większe operowanie o, słoneczne, yy, warstwa ozonowa na równiku wynosi 150 yy, Dapsonów, natomiast w Polsce wynosi ponad 300 307-420. Więc jest dwu- trzykrotnie większa niż na równiku. No to dlaczego u nas ma być dziura ozonowa? Nie ma uzasadnienia żadnego. Jest to wymysł na doraźne potrzeby stworzony przez wojsko, mający zamazać eksperymenty z bombami atomowymi wykonywanymi w stratosferze. Chodziło o to, że chciano sprawdzić tak zwanym impulsem elektrycznym, jaka ilość satelitów krążących zostanie zniszczona. A że wybuch powodował wzrost temperatury do kilku milionów stopni, a jednocześnie tam nie ma żadnej przeszkody, więc się rozprzestrzeniało to dość daleko, a ozon to jest tlen, więc ulegał spaleniu i stąd była dziura. W Teraz, jak od 1986 roku zaprzestano tych wybuchów, no to dziura się zamknęła. Dokładnie ten sam problem jest z nikotyną. Rak płuc wcale nie występuje z powodu palenia papierosów, to znaczy w małej części, natomiast generalnie występuje z powodu opadu radioaktywnego, dlatego że nasi chłopcy bawiąc się w wojsko w ciągu ostatnich 50 lat, właściwie 40, użyli prawie 3000 bomb atomowych. Jeżeli byśmy to przeliczyli na energię czyli radioaktywność bomby rzuconej na Hiroshima, to jest 50, ponad 50-60 tysięcy bomb atomowych tego rodzaju. Jeżeli podzielimy to przez te 40 lat, to wychodzi, że około 3 bomby atomowe dziennie eksplodowały. No wiadomo, że jak eksplodowały, to ten opad musiał spaść na dół. A jedynym odkurzaczem są nasze płuca. W związku z tym, właśnie yy, następowało uszkodzenie płuc a energia takiej cząsteczki alfa, cząstki alfa to jest około 4,5-6 megaelektronowolt, a energia wiązania najczęstszego w komórce to jest około 7-8 elektronowolt, czyli milion razy mniejsza. No to taka cząsteczka musiała zniszczyć co najmniej kilka milimetrów komórek. W jednym centymetrze komórek znajduje się, w jednym centymetrze tkanki znajduje się około miliona komórek. No więc mamy proporcje ile tych komórek zostało zniszczonych. I teraz te najbliżej to zostały zniszczone całkowicie, czyli spalone, czyli powstało owrzodzenie. taki człowiek czasami pluje taką gęstą wydzieliną. Natomiast te dalsze zostały tylko uszkodzone, czyli zdeformowane przed DNA. I w ten czas w zależności od tego, co powstaje, powstaje albo nowotwór, albo jakaś inna zmiana. No i mamy nowotwory. Stąd powstało pojęcie tak zwanego biernego palacza, bo się okazało, że y, osoby, które nie palą, częściej chorują na raka płuc niż te, które palą. A wyjaśnienie jest bardzo proste. Yy, palenie nikotyny powoduje tak zwany chroniczny bronchit, czyli zwiększenie wydzieliny no i rano ten palacz odkrztusza to wszystko. Czyli jak przypadkowo wpadła do niego do płuc yy, cząstka alfa, no to on ją rano wypluwa i czas jej działania znaczy krótszy. Natomiast ten niepalący nie ma zapalenia, w związku z tym nie odpluwa nic, w związku z tym to siedzi u niego przez 10-20 lat. No i powstaje nowotwór. Mało tego. Teraz są jeszcze te rozsypywane te nanocząsteczki, czyli przy jednym wdechu możemy dostać tego bardzo dużo. Czyli, innymi słowy, może powstać nie jeden guz w płucach, nie jedna zmiana nowotworowa, ale kilka takich zmian, w zależności od tego, gdzie się taka cząsteczka umiejscowi. Musimy dwie rzeczy rozdzielić przy omawianiu jakichkolwiek zatruć. Pierwszą rzeczą to jest to, że musimy ograniczyć się do jakiejś grupy. Ludzi, wieku i masy. Dlatego, że zupełnie jest co innego, jak dorosły, wykształcony osobnik, czyli powyżej 20-25 roku życia, spotyka się z jakimś tam czynnikiem X i zupełnie co innego, jak z tym czynnikiem X spotyka się y, 5-kilogramowy niemowlak. To są dwie różne rzeczy i absolutnie nie możemy tego porównywać. Natomiast nasi y, urzędnicy. Mają tak niski poziom intelektualny, że opracowują normy głównie tylko dla jednej grupy, jako niby dla całej populacji. Czyli na przykład badania wszystkie, które były robione, te wszystkie tak zwane instytuty medycyny pracy zajmowały się tylko i wyłącznie badaniami dotyczącymi konkretnych pracowników na konkretnym stanowisku. Jaki był problem? One były opłacane przez rząd, a wszystkie fabryki były rządowe. Więc automatycznie sprzeczność interesów. I to jest ewidentne i to widzimy po y, normach ustalanych przez komisje odpowiednio Sejmowe na podstawie tych raportów Instytutu Właśnie Medycyny Pracy. Y, w roku 90. wydawałoby się, że powstaną tak zwane poradnie ekologiczne, które zajmują się skażeniem czy chorobami występującymi wśród ludności niezatrudnionej w danym zakładzie pracy, ale znajdującym się na terenie skażonym, czyli wśród dzieci itd. Były takie. Dwa czy trzy przypadki założenia takich poradni, między innymi jedna w Gdańsku przy Wąpie powstała. Ale ich badania były na tyle niekorzystne dla czynników rządowych, że już po czterech latach zostały zlikwidowane, to znaczy wstrzymano dofinansowanie jakiekolwiek i etaty. Także w tej chwili sytuacja jest tragiczna, bo żaden sanepit w Polsce nie, ani żadna nie ma żadnej pracowni. Wykonujących badania toksykologiczne wśród społeczeństwa niezatrudnionego w zakładzie przemysłowym. Czyli jeżeli ktoś mieszka dosłownie przez ulicę od zakładu, który sieje w Gdańsku, to jest taką dzielnicą, jest Nowy Port, gdzie skażenie fluorem jest, mówię, 100 razy większe niż dopuszczalne normy, nikt badań tych dzieci ani tych ludzi nie wykonuje. To samo dotyczy ołowiu. Jeszcze w latach 80. badano w oczu. Moczu pozostałość ołowiu, ale niestety właśnie w 1985-1986 roku zakazano i już nie wolno robić. W tej chwili, o ile wiem, to tylko w Legnicy pani doktor robi badania ołowiu wśród dzieci, ale to jest chyba jedyna placówka w Polsce, kiedy ołów jest neurotoksyną uznaną na całym świecie. Dwa lata temu wprowadzono do toksykologii, że neurotoksyną jest i rtęć, i aluminium. I znowu w całej Polsce nie można wykonać żadnego badania, żeby stwierdzić, czy zmiany występujące u danego człowieka są spowodowane zatruciem, czy też na przykład zamykaniem naczyń krwionośnych. W związku z tym od razu całą grupę chorób jak gdyby skazano na spokojny rozwój, czyli, czyli rodzaj eutanazji, bo jeżeli my wiemy, że na przykład wkładanie ręki do pieca gorącego jest, kończy się następnym spaleniem tej ręki, a jeżeli mimo to to robimy, no to znaczy, że jest nasza głupota, to jest nasza wina, a nie jakieś tam inne czynniki. Więc to jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest to, że ilość substancji toksycznych, rtęć, aluminium, czy formaldehik podawanych poza normalnymi drogami penetracji, czyli układem pokarmowym czy układem oddechowym, zwiększa się coraz bardziej. W latach 60. powiedzmy, były dwie szczepionki, a w tej chwili dziecko dostaje 16 szczepionek w ciągu roku. No, jeżeli to pomnożymy do norm toksykologicznych, to się okaże, że taki dzieciak powinien ważyć 1300-1350 kg. No, jeszcze na razie nie opisano takiego przypadku, więc to świadczy o tym, jak... Rozmija się wiedza ta czysta naukowa z wiedzą handlową poszczególnych ludzi. Bo proszę zauważyć, taką jedną sprawę bardzo istotną i łatwą do udokumentowania. Jeżeli sądy przyznają zależność między związkiem X a Y, to handlarze tłumaczą, że sąd nie ma nic do tego, to powinni naukowcy ustalić. A zaraz potem ten handlarz leci do Sejmu, żeby ustalić ustawę o przymusie działania. W związku żadnego nie ma. Chodzi generalnie o wzrost sprzedaży, nic poza tym. Konkretnie to jest bardzo istotna sprawa, dlatego że się podaje małym dzieciom o masie 3-4 kg dawki, które są takie same jak dla dzieci 15-20 kg. Czyli proporcjonalnie ilość toksyny jest dużo większa na masę ciała, niż y, normy dopuszczają. I teraz co my mamy? Podaje się na przykład WZW, czyli szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Ale od lat 80. jest to uznawana na świecie jako szczepionka, y, jako choroba weneryczna. Dlatego, że najczęstsze zakażenie następuje w kontaktach seksualnych. No tak, y, za wyjątkiem kisneja, to nie znam naukowców, którzy by twierdzili, że y, 3-miesięczne dziecko będzie miało kontakty seksualne. Poza tym nie znam żadnego przypadku, w którym był udowodniono, że wyjęty z autoklawu sprzęt chirurgiczny powodował zakażenie. Takich rzeczy nie ma. Nigdy Sanepi tego nie zanotował. Nie znam żadnego przypadku w ciągu 50 lat, żeby zamknięto jakiś szpital, dlatego że z jego autoklawów bakterie wychodzą, czy tam wirusy. W związku z czym to jest oczywista fikcja. Poza tym, jeżeli chcemy podawać szczepionkę w pierwszym roku. Przy jakiejkolwiek chorobie, to powinniśmy najpierw sprawdzić, czy to dziecko nie, nie ma przeciwciału od matki. Dlatego, że matka przez pierwsze 6, 9 czy nawet 12 miesięcy, jeżeli karmi piersią, przeciwciała przekazuje swoje dziecku. A tutaj proszę zauważyć, co się dzieje, i to wszyscy pediatrzy zaakceptowali. Z jednej strony uczą się, że matka przekazuje przeciwciała, a potem podają yy, te Substancje bezpośrednio do krwiobiegu, czyli przeciwciała, które są ty w dziecku od matki, mają zwalczać szczepionkę. No jaki sens? Przecież normalne dziecko nie ma możliwości skontaktowania się w ciągu pierwszego roku z taką ilością bakterii czy wirusów. Nie mówiąc o tym, że specjalnie w celach handlowych zmienia się nazwy pewnych yy, bakterii. Na przykład reklamowana tak szeroko yy, szczepionka przeciwko pneumokokom. To jest szczepionka, która dawniej, to znaczy bakteria się nazywała dawniej dwoinka zapalenia płuc, choroba XIX wieku. Od czasów antybiotyków praktycznie ona jest zupełnie niegroźna. A 50 lat po tym jak, gdzie tam 50, 40 to jest 60, 75 lat po tym jak odkryto antybiotyki, i wiadomo jak to zwalczać, wymyślono szczepionkę. Kolejna sprawa taka, rzekoma grypa hiszpańska w 1918 roku. No ewidentna dezinformacja gazetowa i to ciągle powtarzane. I teraz mamy problem. Jeżeli wszyscy lekarze, a przynajmniej ci, którzy uważają się za lekarzy, wiedzą o tym, że przyczyna tak zwanej grypy hiszpańskiej była zupełnie inna, zaraz powiem, to na jakiej podstawie powtarzają te bzdury gazetowe, że to była grypa wirusowe, zapalenie? A przyczyna była bardzo prosta. Amerykański rząd wysyłając te tam 2 miliony ludzi na front I wojny światowej, szczepił przeciwko tyfusowi, bo to było powszechne szczepienie. Na taką masową skalę wytworzona szczepionka musiała zawierać jakieś, powiedzmy, zanieczyszczenia. Skąd to wiemy? Albo najpierw zaczęli chorować żołnierze w forcie e, amerykańskim, e, szczepieni. Tam było 600 przypadków zgonu w ciągu pierwszych e, tygodni. Następnie, jak amerykańskie okręty przyjechały do Bordeaux, to zaczęły chorować prostytutki. No wiadomo, że jak młodzi chłopcy po dwóch, trzech tygodniach rejsu, to byli chętni zobaczyć, co jest nowego. Potem chorowały, te prostytutki zakażały swoich znajomych, yy, ci znajomi swoje żony i w ten sposób epidemia się rozprzestrzeniała. Była zupełnie inna niż Jakakolwiek grypa na świecie. Dlatego, że chorowali głównie ludzie młodzi 20-40 lat, a na grypę jest odwrotnie. Chorują ludzie starsi albo bardzo młodzi. Przebieg był zupełnie inny. Mało tego. Sama nazwa grypa hiszpańska powstała prawie 20 lat później. W instytucie Rockefellera, który przygotowywał następną szczepionkę i ją nazwał, żeby zwiększyć handel, grypą hiszpańską, czyli Hiszpanką, bo przecież nie mogli nazwać, że to była grypa z Fortu Detryk. A Hiszpania jest od Stanów Zjednoczonych tak daleko, że się nazwa przyjęła. No tak samo my nazywamy grypę meksykańską, czy tam jakąś świńską, czy jakąś tam Hongkongu, kiedy nikt nie może pojechać i sprawdzić, czy tam rzeczywiście cokolwiek istnieje. Yy, następna szczepionka, wymyślona właśnie gdzieś tam w latach 36-37, została zastosowana w roku 40, kiedy znowuż armia amerykańska szła na wojnę i znowuż mieli 40 tysięcy zabitych, to znaczy zmarłych. No proszę mi pokazać takiego nazwisko tego generała. Mądrego, który własnych żołnierzy 40 tysięcy ubił bez wystrzału. Jest tajemnica nadal. Kolejny raz, po 26 latach, 20, 70, 1976 roku, znowu z tego samego fortu, będą tego centrum medycyny, bi, znaczy wojny biologicznej w Ameryce, wymyślono szczepionkę A1H1. I znowuż szczepionka poszła. Wieść gminna, że to będzie zakażenie, które depopulację zrobi Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że ci, którzy umierali, to wszyscy po a reszta w ogóle nie chciała chorować. Co zrobiono? No, wycofano szybko szczepionkę z obrotu. Poczekaliśmy dwadzieścia kilka lat i w roku 2000 chyba czy 2009, 2009 wymyślono grypę meksykańską, czyli świńską. Ale wirus był ten sam, A1H1. I wszystkie podręczniki do 2006 roku podają, że 80% zakażeń na świecie to jest A1H1. Od 1976 roku do 2007. A potem nagle, że to nowy wirus. To jest wiedza gazetowa, to nie ma nic wspólnego z wiedzą medyczną. Ale proszę zauważyć, jak się zmieniły podręczniki. Dawniej podręczniki drukowywały zawsze państwowe zakłady wydawnictw lekarskich, które jakąś tam no, renomę miały i miarem były rzetelne. Natomiast w tej chwili wszystkie podręczniki produkują firmy handlowe, czyli firmy produkujące dane leki. Na pierwszym miejscu w podręczniku jest właśnie grypa świńska, albo ADHD, które nie istnieje, albo inne choroby, które są wymysłem tylko konfambulantów. Ale to powoduje wzrost sprzedaży, bo jeżeli lekarz, zwierząt, wie, że otrzymuje rzetelną wiedzę z podręcznika, stosuje to, no to zwiększa sprzedaż. A jego już nie obchodzi. Jakie są konsekwencje tego, bo on przecież dostaje informację, która została no, rzekomo recenzonowana. Czyli sprawdzona przez ośrodki. Biorąc pod uwagę ilość wstrzykiwanych środków toksycznych, skupmy się tylko na metalach ciężkich, czyli aluminium czy rtęć. Yy, w jednostce czasu, czyli w okresie jakimś. I w zależności od wieku i masy ciała danego osobnika, skutki mogą być bardzo różne. Aluminium jest powszechnie uznawane za chorobę powodowaną Alzheimera, czyli demencję. Tutaj proszę rozdzielić istotne rzeczy. Choroba Alzheimera występuje u ludzi w wieku 40-50 lat. Natomiast to, co występuje u ludzi w wieku lat 70-80, to jest zwykła demencja. To nie ma nic wspólnego z Alzheimerem. Podaje się to w ten sposób, żeby jak gdyby grozę i medycynę strachu rozwijać. Natomiast, mimo że wiadomo, że to właśnie aluminium powoduje tą chorobę Alzheimera, to prasa absolutnie tego nie podaje. Proszę zauważyć, że produkty aluminiowe, typu nawet okna, drzwi aluminiowe, są w powszechnej sprzedaży. A taki produkt po dwóch, trzech latach, to widzę doskonale w wagonach yy, kolejowych, ma czarne wrzery, czyli to aluminium zostało w jakiś sposób uletnione i my musieliśmy to wdychać i to dostaje się do organizmu. I demencja to jest taki najbardziej obrazowy pokaz tej choroby, bo człowiek po prostu w pewnym momencie zatraca w ogóle świadomość, można mu machać przed ręką i on nic nie widzi i to idzie bardzo szybko. Rtęć uszkadza nerki, powoduje wzrost nadciśnienia cały proces nadciśnienia i niedomogi krążenia jest u nas wirtualny to co pokazuje tak zwana oficjalna medycyna nie ma nic wspólnego z rzeczywistością blaszka miażdżycowa nie ma żadnego skutku negatywnego dla układu krążenia dlatego że po pierwsze cholesterol to jest substancja w rodzaju kauczuku. Miękka, miękka, taka elastyczna, sprężysta. Natomiast blaszka miażdżycowa jest twarda. Można kruszyć. Jakie są skutki praktyczne? Ano takie, że na przykład modne operacje bypassów już w tej chwili nie są wykonywane tak jak w Polsce, że się otwiera faceta i robi operację. Tylko najpierw do tętni wszczepia mu się specjalne siateczki, żeby pół Roku później dopiero przystąpi do operacji serca. Dlaczego? Dlatego, że ta blaszka miażdżycowa jest krucha. Jak zaczynamy grzebać naczynia, y, narzędziami, to się kruszy, powstają opiłki i one potem są wypukiwane do mózgu i powodują demencję. I to wiadomo od lat 90. Y, jaki to ma skutek praktyczny? Ano taki, że mniej więcej w 5-6 lat po takiej operacji serca y, duży procent tych operowanych y, ma demencję bardzo szybką. To w ciągu, taka demencja się rozwija w bardzo krótkim okresie, kilku miesięcy, kilku, dosłownie. Od czerwca do grudnia może być facet, w czerwcu zapomina dopiero, a w grudniu już właśnie nie wie, gdzie jest. I dlatego się tego nie robi. Zresztą każdy może sprawdzić to sam. Jeżeli podlewa ogródek, a zmniejszy światło przekroju węża, czyli przyciśnie, to woda mu poleci dalej, a nie nie przestanie lecieć. W związku z tym blaszka mierzycowa zwiększa tylko prędkość przepływu na danym odcinku. Natomiast ilość wody z tej strony i z drugiej jest taka sama. Gdyby było inaczej, to na przykład byśmy mieli obrzęki nóg gwałtowne. Bo zmniejszyła się tutaj, nie może przelecieć, to z drugiej strony musi wzrosnąć ta objętość. A czegoś takiego się nie obserwuje w chorobach niewymogi krążenia. Choroby krążenia to jest choroba, którą wyjaśnił już Manfred von Arheim w latach. 1979-80. Przeprowadził doświadczenia i istotopowe, które wyjaśniły, że yy, skrzeplina powstaje na skutek ustania krążenia, a nie na skutek, nie jest przyczyną krążenia. Proszę zauważyć, że ta praca została szybciutko wymazana. Uważa się, że skrzeplina jest przyczyną yy, zatoru, a to jest nieprawda. Ona powstaje na skutek osłabienia. Natomiast E, zmiana powstaje na skutek e, mineralizacji fragmentu błony komórkowej, na skutek zmiany pH. Otóż ilość dwutlenku węgla wydzielanego z danych komórek jest stała. Nie ma możliwości przyspieszenia ani obrania. Czyli innymi słowy, jeżeli z jakiegoś powodu w jakimś tam fragmencie dużego naczynia nagle zacznie się pojawiać więcej dwutlenku węgla, to dwutlenek węgla łącząc się z wodą powoduje kwas. Węglowy. a kwas węglowy powoduje zmianę pH o 1 dziesiątą, czy nawet więcej. I w tym momencie ulegają krystalizacji fosforalnej na przykład. Czyli dane naczynie na tym fragmencie jest uszkodzone. Zmienia się jego ładunek powierzchniowy. A jeżeli się zmienia, znaczy, nasz układ krążenia działa nie dlatego, że jest pompa, ale także dlatego, dlatego, że powierzchnia naczynia, ściany błony komórkowej i powierzchnia krwinki mają ładunek elektryczny ujemny. Na powierzchni. W związku z tym następuje odpychanie. Nie ma tarcia. A tarcie by musiało zwiększyć moc pompy. Proszę wyobrazić sobie, że mamy 100 km naczyń. To jaka by musiała być pompa, żeby przepchać krew na te 100 km? A ta pompa nasza, nasze serduszko, ma tylko 300 gram i, w, i ma moc około 140 W. To by nie przepchało tam przez kilkaset metrów. A w związku z tym, że jest właśnie brak oporu. No to przepycha. Jak przepycha, to wszystko jest dobrze, dopóki ładunek jest wszędzie ujemny. Jeżeli w jakimś punkcie ładunek zmienia się na dodatni, to następuje przeciąganie, a jak następuje przyciąganie, to jest zator. Sytuacja jest taka: jeżeli w danym fragmencie ładunek się zmienia na dodatni, to przyciąga ujemnie naładowaną ładowaną krwinkę. A jedna krwinka, druga krwinka, trzecia krwinka powoduje zator. Przepływ z laminarnego zmienia się na turbulentny, czyli zaczyna się ubijanie. I w ten sposób powstaje dalej zator, a nie wcale na skutek jakiegoś, jakiejś zapory mechanicznej. Ta zapora jest wtórna, czyli wystarczy zamiast tych wszystkich operacji, które są bardzo kosztowne i zawsze mają powikłania, stosować strofantynę G. I to my robiliśmy. Ja sam podawałem strofantynę jeszcze w latach 80. I przy obrzęku płuc i to był radykalne zdrowienie. Przychodził facet dusz z pianą na ustach, duszący się, dostawał zaszczyk i w ciągu pięciu minut wszystko ustępowało. A wycofano tą strofantynę rzekomo pod pretekstem, że tam coś się dzieje, a w 10 lat później nagle zaczęto operację robić. Strofantyna kosztowała, nie wiem, tam obecnie dzisiaj to jest około 100 zł na miesięczne leczenie, operacja kosztuje 20 tysięcy czy gdzieś. Tylko, tylko taka jest, y, takie jest uzasadnienie stosowania tak na gminie operacji. Strofantyna jest to lek znany, na sercowy, znany chyba tysiące lat, który powoduje, że metabolizm w tej części komórki, która jest, jest y, nie dochodzi do zakwaszenia. Nie dochodzi do zakwaszenia. I w ten sposób nie ma zatoru. Bo nie ma przyciągania ładunków. Naturalny środek otrzymany jest Convalia Marolis majoris z Afryki. Normalnie jest jakieś zielsko. Naparstnica też. To są liście naparstnicy. W ogródku można je podawać, tylko mają inne znaczenie. Ale tak samo na serce i tak samo jak głók. Poprawiają pracę serca. Od czasu wejścia Unii Europejskiej, czyli kołchozu na większą skalę. Czyli rząd, to jest właściwie cywilizacji bizantyjskiej w wydaniu pruskim, dochodzi do obniżenia poziomu intelektualnego społeczeństwa. Co powoduje, że idziemy na tak zwaną łatwiznę reklamy i kupujemy to, co oni nam chcą sprzedać. Ja propaguję wszystkim pacjentom, żeby jeździli za miasto, czy to sami, czy z rodziną, znajdowali chłopa. I nawet kupowali mu krowę i brali bezpośrednio od niego, z pominięciem całego aparatu administracyjnego. Proszę pamiętać, że VAT to jest nic innego jak łapówka dla urzędników. Dlatego, że w ten sposób oni sobie mają pensję, podwyższając VAT, jest to dokładny przykład. W Polsce w tej chwili średnia pensja urzędników jest 5700, a średnia pensja dla pozostałych zawodów 3700. O 40% wyższa. Na jakiej podstawie co oni wytwarzają? Nic. Ale y, przynajmniej dla chorych, tam gdzie są jakieś poważne choroby, pacjenci rzeczywiście zgadzają się, załatwiają sobie w promieniu 30-40 km od Gdańska jakiegoś gospodarza, który jeszcze krowę ma, albo w inny sposób to załatwiają, i okazuje się, że na przykład cukrzycę, tak zwaną insulinoporną, można leczyć. <kluzny> cukrzycę. Typu drugiego można leczyć. Wcale nie musi brać insuliny, jak mu teraz każą. Tylko wystarczy, że będzie brał witaminę K2 w ilości mniej więcej 500 mg dziennie, kwaśne mleko i żadnych soków, i tak dalej, sprzedawanych, szczególnie w kubeczkach plastikowych, i nie ma cukrzycy. Proszę zauważyć, że wszystkie tak zwane towarzystwa naukowe. Mówią tylko i wyłącznie o nowych lekach, które trzeba wprowadzić. A żadne towarzystwo nie zajmuje się profilaktyką, czyli co robić, żeby nie zachorować. Czyli to nie są towarzystwa naukowe, bo dla nauki jest zupełnie obojętne, czy strumień płynie w tą stronę, czy w tą stronę, bo ja ją tylko, tylko badam. Natomiast oni chcą sprzedać, czyli tylko interesuje ich ten kierunek. A zapobieganie? Absolutnie nie, po co? W ten czas mniej pacjentów, mniej dochodu. Pojęcie cywilizacja odnosi się do zespołu praw, jakimi się rządzą grupy, duże grupy ludzi. Czyli materia, jakąś człowiek, wytwarza ideę, bo prawo to jest idea pewna. Jeżeli ta idea osiągnie, czy zostaje przyjęta przez federację plemion czy narody, to się nazywa cywilizacją. Natomiast wszystko reszta to jest kulturą. Czyli odwrotnością cywilizacji jest kultura. Nasz myśl zmieniona, część fizyczną, wszystko jedno, sukienkę, kamery, czyli to jest kultura. Kultura może być techniczna, kultura może być tam prymitywna i tak dalej, ale to wszystko jest kultura, bo człowiek w odróżnieniu od zwierzęcia różni się tym, że oprócz ciała ma jeszcze duszę, jak mówią, czyli myśl coś niematerialnego i to powoduje, że my jesteśmy różni od zwierząt. Te wszystkie ruchy y, animalistyczne, które tam porównują człowieka z zwierzęciem, to jest wszystko bzdura, y, mająca y, doprowadzić człowieka do rozwoju takiego robota. Masz iść pracować i koniec. Natomiast każdy, nawet w najbardziej prymitywniejszych plemionach m, ta myśl coś robi i musi mieć rozwój. Musi, to nie jest kwestia czy chcemy, czy nie chcemy. Musimy ten rozwój zapewnić. Wszystko jedno, czy my to zrobimy, pozwalając komuś rysować, na przykład malować czy rzeźbić, czy pozwolimy mu budować coś, co on chce, czy dalej. Ale musi mieć rozwój. Dlatego o wiele lepszy rozwijają się społeczeństwa, gdzie ludzie mieszkają nie w blokach, czyli w czworakach umieszczonych piętrowo, ale mających własny ogródek. Bo on w ten czas może y, po południu sobie zająć się bogactwem, upiększaniem tego ogródka i tak dalej. Wykazuje swoją inwencję. A u nas tego ze względu, że tu przyszła do nas Azja w postaci Rosji yy, w tym, tym XVIII wieku, no to wciąż jest azjatycki system myślenia. Doraźnie nachapać się, bo potem nie wiadomo co.